tutaj Filip Dąbmirowski, blog Globalna Gra. Witam was w kolejnym odcinku mojej audycji. Tym razem chciałbym skupić się na podsumowaniach. Mamy końcówkę bardzo turbulentnego roku, w związku z tym warto spojrzeć w przeszłość. Zastanowić się, jak bardzo zmienił się nasz świat w ciągu ostatniej dekady. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Dekada Zmiany. Kończy się ostatni etap dekompozycji Starego Ładu. Za jego początek umownie przyjmuje rok 2008, szczyt wielkiej recesji. Obserwowaliśmy, jak znany nam świat wchodzi w kryzys finansowy, a następnie zaczyna się powoli rozpadać. W roku 2010 jeszcze wierzyliśmy, że sprawy jakoś się ułożą i po burzy przyjdzie słońce. Powrócił wzrost gospodarczy, a nawet pewne nadzieje na światowe zwycięstwo demokracji, utożsamiane z arabską wiosną. Jednak kolejne lata ostatecznie rozwiały te miraże. Rozpad Bliskiego Wschodu, wojna z Kalifatem, kryzys migracyjny, fala terroryzmu, wojna w Donbasie, Jemenie, Sahelu, radykalizacja Turcji, rosnące poparcie dla populizmów, to wszystko wprowadziło do naszej codzienności różnorakie czynniki o kolizyjnym wektorze ruchu. Wzbudziły strach. Rwany przez wiatr historii stary świat ostatecznie runął, a z i gruzów zaczął wyłaniać się nowy. Rok 2020 stanowił w tym kontekście dramatyczną cezurę, dlatego pora na podsumowanie. Spójrzmy za siebie: jak bardzo zmienił się świat przez ostatnią dekadę. Bliski Wschód, jaki znaliśmy, już nie istnieje. W kręgu cywilizacji arabskiej toczą się trzy wielkie wojny w Syrii, Jemenie, Libii a zanosi się na więcej. Zmieniły się Stany Zjednoczone. Które z potężnego hegemona, strażnika porządku i latarni demokracji, stały się słabe i targane wewnętrznymi sprzecznościami. Zmieniła się Unia Europejska, której tryby poczęły się wyraźnie zacierać. Urosła w niej rola Niemiec, a skarlała wszystkich pozostałych. Do Europy zawitała wojna i prysnęły sny o wiecznym pokoju. Nieprawdopodobnie potężne stały się Chiny, produkujące niemalże wszystko i dla wszystkich. To głównie dzięki nim serce świata przesunęło się z zachodu na daleki wschód. Rozwinęła się cyfryzacja, stwarzając prócz nowych możliwości także nowe zagrożenia. Wzrost wpływu mediów społecznościowych zmienił nasze przyzwyczajenia i sposób funkcjonowania, dał innym wielką kontrolę nad naszymi umysłami. Pojawiły się cyfrowe waluty, a razem z pojawieniem się e-papierosów spadła też ilość palaczy. Opracowana została szczepionka na wirus ebola. Codziennością stały się wyzwania powodowane postępującym globalnym ociepleniem, w tym zmiany pogody i zanieczyszczeniem środowiska. Wielkim kosztem podporządkowaliśmy im rozwój naszych gospodarek. Opracowano i ulepszono wiele technologii odnawialnych źródeł energii. Większe znaczenie niż węgiel zaczął mieć gaz ziemny. Jednak z punktu widzenia stosunków międzynarodowych. Najważniejsze było to, co działo się między USA, Chinami a Rosją. W pierwsze lata drugiej dekady XXI wieku dotychczasowy hegemon wchodził na wyraźnie miękkich nogach. Jeszcze szedł, pchany siłą rozpędu, ale już widać było, że dłużej nie da rady. Pilnego zaadresowania wymagały siły zbrojne i gospodarka, niezdolne już dalej do obsługi nie tylko globalnych interesów mocarstwa, ale nawet własnych obywateli. Od pierwszej połowy 2017 roku byłem przekonany do poglądu, że Amerykanie tworzą zależne od siebie sojusze w regionach, w których zamierzają redukować swoją obecność. Jednocześnie odbudowywali własne zdolności wojskowe i kończyli te relacje, z których odnosili niewiele korzyści. Zainicjowany wtedy proces jednoczenia Bliskiego Wschodu właśnie dobiega końca. Bywało z nim różnie, zajrzał nawet do Warszawy, ale dzisiaj widać już wyraźnie, kto opowiada się po stronie izraelsko-saudyjskiego tandemu przeciw Iranowi. Obawa przed wpływami Teheranu, jego zwycięstwa w Syrii, Jemenie i Iraku stały się spoiwem przymierza między dawnymi wrogami, doprowadziły do przełomu w myśleniu, dały Amerykanom nadzieję na niskokosztowe zablokowanie dalszego pochodu Chin przez system zależności pośród ich sojuszników. To się w pewnym stopniu udało, ale nie wiadomo, czy bariera ta wytrwa próbę czasu. Podobnie można już całkiem konkretnie zdefiniować inicjatywę Trójmorza, która narodziła się jako brand dla tranzytu amerykańskiego gazu i narzędzie presji na Rosję, by z czasem rozrosnąć się w większy format infrastrukturalny, inwestycyjny, cyfrowy. Tutaj także spoiwem państw obawiających się rosyjskiego ekspansjonizmu miały być Polska i Rumunia. Bazy wypadowe dla amerykańskiej projekcji siły na rejon Bałtyku i Morza Czarnego. Efektem tych działań było głównie wypchnięcie z Europy Środkowej Chin i rozbudowa amerykańskiej obecności na tzw. wschodniej flance. Udało się też zaktywizować NATO i powstrzymać militarny ekspansjonizm Federacji Rosyjskiej, który został zastąpiony przez agresywną politykę nowego rodzaju, prowadzoną poniżej progu otwartej wojny. Z czasem Trójmorze przyciągnięto bliżej Unii Europejskiej, tak by nie stanowiło zagrożenia dla pozycji Niemiec i nie doprowadziło do podziału wspólnoty na wschód i zachód. Na tej ogólnie definiowanej polityce amerykańskiej skorzystały głównie mniejsze państwa, bałtyckie, arabskie, a niekoniecznie ich więksi sąsiedzi. Żaden z wymienionych junior partnerów USA, Polska, Rumunia, Izrael czy Królestwo... Arabii Saudyjskiej nie mógł być do końca zadowolony z postawy Waszyngtonu. Kraje te otrzymały istotne korzyści natury politycznej, ale też poniosły duże koszty na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego i surowców. Tymczasem Amerykanie nie chcieli lub zwyczajnie nie mogli dać im gwarancji bezpieczeństwa. Przebazowanie jednostek US Armii do Polski w ramach umowy obronnej okazało się mniejsze od oczekiwań. Co prawda stworzono podwaliny pod przyjęcie dużej liczby żołnierzy i sprzętu, ale jako opcji, a nie stałej obecności. Podobnie mniejsze od oczekiwanego było wsparcie Waszyngtonu dla mm, Arabii Saudyjskiej. Amerykanie nie potrzebowali już arabskiej ropy i gazu, dzięki łupkom stali się surowcowo samowystarczalni. Ogłosili redukcję swoich sił w Syrii, Iraku, Afganistanie, Afryce Środkowej i Europie. Stało się jasne, że USA pomoże swoim sojusznikom. Ale nie wyręczy ich w obronie własnego terytorium i interesów, nawet jeśli zapłacą niemałe wcale pieniądze. Stąd wynikała cała awantura o zwiększenie wydatków obronnych w ramach NATO. To był szok, ale też przyczyny porzucenia roli światowego policjanta przez dotychczasowego hegemona były jasne. Wobec rosnącego zagrożenia na Pacyfiku, Biały Dom musiał konsolidować swoje mocno nadszarpnięte i rozciągnięte zasoby. Dlatego najpierw zdecydowano o zakończeniu udziału w długotrwałych, a kosztownych konfliktach, a później rozpoczęto opuszczanie Bliskiego Wschodu, następnie Afryki, no i zapowiedziano też redukcję obecności w Europie. Niestety tam, skąd wychodzili Amerykanie, tam pojawiali się inni gracze, niekoniecznie im przychylni. Zbudowane przez nich sojusze poddane zostały ciężkiej próbie, która w przyszłości może zakończyć się zmianą protektora, no na przykład ze Stanów na Chiny. Razem z początkiem 2020 roku zakończył się pierwszy etap starcia między USA a Chinami. To ten konflikt miał absolutny priorytet w polityce zagranicznej późnego Baracka Obamy i Donalda Trumpa. Amerykanie po raz pierwszy próbowali ostro przywołać Pekin do porządku, po czym ze zdumieniem odkryli, że ten nie zamierza słuchać. Co więcej, Chiny w osobie Xi Jinpinga, mianującego się cesarzem, no, zmieniły taktykę z ostrożnej i skrytej na jawnie konfrontacyjną. Ich panowanie na Morzu południowo Południowochińskim stało się całkowite. Nastąpiło zdominowanie Hongkongu oraz zaciśnięcie pętli wokół Tajwanu. Chińska Republika Ludowa weszła też mocniej na Bliski Wschód i punktowo do Europy. Komuniści byli na najlepszej drodze do objęcia światowego prymatu w relacjach gospodarczych i dalszej rozbudowy nowego jedwabnego szlaku. W odpowiedzi Amerykanie wykorzystali to, co jeszcze było w ich mocy: handel, technologię i presję dyplomatyczną na sojuszników lecz sukces nie mógł być pełny. Po pierwsze, trzeba było wykonać żmudną pracę dyplomatyczną, by przekonać inne państwa co do złych intencji Pekinu. To nie było łatwe, bo wielu z nich doskonale zarabiało na współpracy z Chinami, a Waszyngton nie mógł zaproponować równie intratnej alternatywy. Po drugie, USA same uzależnione były od chińskiej produkcji, głównie elektroniki, i musiały zmusić amerykańskie korporacje, by wyciągnęły stamtąd fabryki. Tutaj także trzeba było przełamać opór i zrobić to tak, by chińscy odbiorcy nadal kupowali od Amerykanów, na przykład soję. Po trzecie, chińska siła wzrosła bardziej niż się spodziewano, a amerykańska ku ich niemałym zdumieniu znacznie osłabła. Przypominało to walkę na pięści toczoną między skłóconymi wspólnikami eleganckiej kawiarni. Od każdego ciosu świat drżał w posadach, niczym porcelanowy serwis do parzenia herbaty, chlapiący na zdumionych klientów. W 2020 roku obaj niedawni partnerzy wzięli się do gry już na poważnie. Nawet złapali za krzesła, tak żeby bardziej bolało. Waszyngton oskarżył Pekin o spowodowanie pandemii, a ten odwdzięczył się, nazywając wirusa amerykańską bronią biologiczną. Krótko później pandemia wymierzyła zbijający z nóg cios im obydwu, ale to Chiny wyraźnie szybciej podniosły się z ziemi. Podczas całego tego starcia Rosja stała z boku. Czasem obrywała kuksańca od USA, ale w żadnym momencie nie została wzięta na cel, przynajmniej nie na serio. Bilans tych zmagań jest taki, że zdewastowano ład międzynarodowy. Tę piękną kawiarnię, która obsługiwała potrzeby każdego klienta, a spośród dwóch właścicieli jeden parzył herbatę, a drugi rozprowadzał ją po stolikach. No cóż, ten interes no, został już zamknięty. Amerykanie zostali zmuszeni albo sami opuścili e, Międzynarodową Organizację Zdrowia, UNESCO, e, wymówili porozumienie klimatyczne z Paryża, anulowali akces do umowy handlowej z Europą e, oraz Azją, zerwali porozumienie nuklearne, nuklearne z Iranem, wypowiedzieli traktat rakietowy oraz e, tzw. traktat otwartego nieba. Zerwali sojusz z Pakistanem i pośrednio Filipinami, opuścili w potrzebie Kurdów i Palestyńczyków. Zacieśnili za to relacje z Japonią, Indiami, Wietnamem, Izraelem i Polską. Udało im się powstrzymać rozwój nowego jedwabnego szlaku, którego budowa w latach 2018-2019 bardzo mocno wyhamowała. Pekin napotkał na wyraźne trudności polityczne i finansowe, a jego dotychczasowa taktyka oparta o inwestycyjne zadłużanie państw rozwijających się przestała działać. Rozniecona w Hongkongu rebelia, nagłaśnianie sprawy prześladowania Xinjiangu, lewarowanie statusu Korei Północnej i obawy o amerykański rewanżyzm, tzw. zwany rollback, zmusiły Chiny do skupienia się na swoim bezpośrednim otoczeniu. Tym bardziej, że pojawiły się komplikacje w relacjach z Europą naciskaną przez Amerykanów do rozwodu z Pekinem. Szczególnie mocnym ciosem było utrudnienie, a nawet zablokowanie rozwoju chińskiej sieci 5G, oskarżanej o posiadanie wbudowanych mechanizmów Pozwalających na inwigilację. W pozostałym zakresie wszystkie trzy mocarstwa, Rosja, Chiny i USA, szykowały się do wojny. Prowadzono i zakończono reformę struktury jednostek, dowodzenia, otwarzano zdolności bojowe, wprowadzano do służby nowy sprzęt, rozbudowywano potencjał. USA weszły w nowy kosmiczny wyścig, powołując w tym celu kolejną gałąź sił, sił zbrojnych, to jest wojska kosmiczne, Space Force. Choć osiągnięcia w tym zakresie poczyniły też Chiny i Rosja. Pojawiły się nowe rodzaje broni, np. pociski hipersoniczne, działa laserowe, i wprowadzono do linii sieciocentryczne samoloty piątej generacji oraz nową e, generację dronów. Wojna stała się mniej masowa, a toczona nie przez wielkie armie, tylko współdziałające ze sobą oddziały i zgrupowania. Oparta na całym spektrum dostępnych środków Elektronicy dronach oddziałach specjalnych, niewielkich zadaniowanych, zmechanizowanych jednostkach manewrowych, artylerii precyzyjnej, dezinformacji i operacjach psychologicznych oraz no, tzw. żołnierzach zastępczych bez oznakowania. Widać to było w Donbasie, Syrii, Libii, czy ostatnio o Górskim Karabachu. Ostatnie elementy Starego Świata odeszły w pierwszych miesiącach e, roku 2020. O pandemii pisałem na bieżąco od stycznia, trochę wyprzedzając rozwój wypadków i chętnych odsyłam do artykułów albo audycji z tamtego okresu. Zaraza zmieniła nasze zachowania społeczne, wymusiła zmianę w podejściu do zdrowia. A co najważniejsze, szalenie wzmocniła i przyspieszyła już istniejące lub spodziewane trendy, w tym kryzys gospodarczy, deglobalizację, rywalizację mocarstw, zaburzenia łańcuchów dostaw i produkcji, rewolty społeczne, osłabienie organizacji międzynarodowych. Postępującą cyfryzację i tym podobne. Procesy, co do których myśleliśmy, że toczyć się będą na przestrzeni kilku lat, skomasowane zostały w kilka miesięcy. Starcie USA z Chinami było tak intensywne, że obserwowaliśmy je nawet na łamach naszej polskiej prasy. Państwa walczyły o dostęp do medykamentów i sprzętu. Okazało się, że ich produkcja powinna być blisko, a nie daleko. Razem ze wstrzymaniem yy, przepływu ludzi, towarów i kapitału skończyła się era globalnego skomunikowania, tak zwana trzecia globalizacja. Jej kolejna wersja będzie już zupełnie inna i nie jest pewne, kiedy powróci. Żyjemy już w nowej erze. Co nam przyniesie przyszłość, a na to spróbuję odpowiedzieć w kolejnej audycji, do której wysłuchania już teraz zachęcam. Ukaże się na pewno przed końcem tego roku, także wyczekujcie nowości. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję moim patronom za wsparcie. Pamiętajcie, żeby odwiedzać stronę www.globalnagra.pl, a jeśli wam podobała się niniejsza audycja, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, co sądzicie o ostatniej dekadzie. Co ona zmieniła w waszym życiu i jak zapatrujecie się na ten okres? Czy był zwykły, czy niezwykły? Dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.